Holandia, błagają o szczepienia. Dramatyczne historie Holandia, chorzy chcą szczepionki poza kolejnością. Sytuacje, które ściskają serce. Jak opisują media w Holandii, do miejskich przychodni zgłaszają się dziesiątki osób, które chcą zaszczepić się przeciw COVID-19 poza kolejnością. Dziennik Trouw przytacza historię pacjentów i pisze o sytuacjach, które ściskają serce. Do GGD, czyli sieci miejskich przychodni, gdzie odbywają się szczepienia przeciwko COVID-19, codziennie zgłaszają się dziesiątki osób, które chcą się zaszczepić poza kolejnością. Dziennik Trouw przytacza przejmujące historie pacjentów. Chorzy chcieliby móc bezpiecznie wydostać się z domu, ludzie błagają o szczepienia, często są to sytuacje, które ściskają serce, mówi dziennikowi Jacku Eline Toonen z centrali GGD i jako przykład podaje osoby, które ze względu na poważne choroby znajdują się u schyłku życia. One chciałyby po prostu móc bezpiecznie wydostać się z domu i spędzić trochę czasu na zewnątrz, informuje Toonen. System jest jednak bezwzględny, GGD nie szczepi nikogo poza ustaloną wcześniej kolejnością. Od wtorku zaczynają się szczepienia osób urodzonych w latach 1947-1951, które otrzymają preparat BioNTech Pfizer. W kraju nie ma niewykorzystanych dawek szczepionki. Z informacji dziennika wynika, że zdarzają się osoby, które cały dzień czekają pod przychodnią GGD, licząc, że wieczorem zostaną jakieś niewykorzystane szczepionki. Tak się jednak nie dzieje. W skali kraju niewykorzystanych pozostaje jedynie około 20 dawek, podaje GGD. Jak informuje Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego RIWM, rząd planuje, aby do lipca każdy Holender miał szansę zaszczepienia się przeciwko koronawirusowi.